A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Sam zaś przykazał mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał: Idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich. I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. Nie jest to jedyny przypadek, kiedy Jezus nie pozwala ludziom, którzy rozpoznali w nim jego misję, jego tożsamość, głośno o tym mówić. Każe im to do czasu zachować w tajemnicy. Każe im się w jakiś normalny sposób zachowywać. Tu poleca, aby ten zgodnie z nakazami religii mojżeszowej poszedł do świątyni, złożył ofiarę, dziękując Bogu za swoje oczyszczenie, by pokazał innym Żydom, że oddaje chwałę Bogu, jest posłuszny zaleceniom religii mojżeszowej, tak jak tego oni od niego oczekują. Możemy się dziwić, dlaczego Jezus, wiedząc kim jest, demonstrując swoją moc, okazując ją publicznie, jednocześnie w jakiś sposób ogranicza przekaz prawdy o nim samym. Co ciekawe, to ograniczenie wcale nie powoduje ograniczenia przekonywania ludzi. Bo czytamy dalej, że pomimo tego, że nakazuje mu Jezus, by on nikomu nie mówił, 15 werset 5 rozdziału Ewangelii Łukasza mówi: I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim. Tym bardziej. Widocznie ta strategia Jezusa jakiegoś takiego stopniowania objawienia, stopniowania podawania prawdy ludziom, zamiast w jakiś sposób ograniczać jego służbę i popularność, jeszcze ją wzmacniała. Jakie stąd możemy wyciągnąć wnioski? Po pierwsze, Jezus miał plan dla swojej służby na cały jej okres. Można powiedzieć, że miał plan na swoje życie. I wiedział, że ten plan będzie wymagał realizacji pewnych etapów i że lepiej nie spieszyć się z pewnymi etapami, że coś musi się stać najpierw, żeby dobrze mogło stać się coś potem. Jego służba rozłożona jest w czasie i zaplanowana. Jezus nie działa pochopnie, nie działa pod wpływem impulsów, jakichś uczuć tylko, ale patrzy na swoje życie jako na pewno pewne zadanie czasowe, które później konsekwentnie realizuje. Warto, byśmy w ten sposób również i my spojrzeli na swoje życie i swoją służbę. Oczywiście nigdy nie wiemy, kiedy Bóg zakończy nasze życie i wezwie nas już do siebie, byśmy stanęli twarzą w twarz z Nim, ale możemy statystycznie zakładać, tak zresztą jak i psalmista mówi, że nasze życie trwa lat 70, może 80. Wiemy też, że już po 60, 70 to rzadko kto z nas ma pełną sprawność umysłową, dlatego życie składa się z kilku takich okresów. Oprócz tego wieku dziecięcego, człowiek dorosły, młodzieniec w okresie powiedzmy 20, 30, 30 kilka lat zbiera doświadczenie, wypracowuje sobie jak gdyby pozycję startową do tego właściwego biegu, kiedy będzie w szczycie swoich możliwości. Nie tylko fizycznych, ale psychicznych, duchowych, a także społecznych. Ten szczyt przypada gdzieś na lata między 35 a 45, 50 rokiem życia. Tutaj najwięcej z siebie możemy dać. Jesteśmy najbardziej produktywni. Mamy zarówno doświadczenie tego wieku już troszeczkę dojrzałego, ale jeszcze mamy siły, sprawność i zapał młodości. To jest, dlatego mówię, taki bardzo ważny wiek. Każdy, kto się w nim znajduje lub uprzednia tego wieku się znajduje, powinien przemyśleć, jak najlepiej go wykorzystać, bo ten czas nie będzie trwał długo, to jest 15, maksimum 20 lat. Po 50, bliżej 60, przychodzi już czas, gdzie powinniśmy mieć następców, których będziemy tylko jak gdyby tak trenować, będziemy ich takimi mentorami, będziemy już głównie wykorzystać naszą mądrość życiową i doświadczenie, ale nasze siły, zdolności już nie będą aż tak błyskotliwe, wspaniałe, jak w tym wcześniejszym okresie. Nie? To jest takie najbardziej ogólne planowanie, które każdy praktycznie człowiek powinien sobie w życiu rozłożyć, zarówno w dziedzinie rodzinnej, wychowania dzieci, zawodowej, jak też w dziedzinie służby.
Oczywiście można to też rozłożyć na jakieś krótsze okresy, można zaplanować czas studiów czy czas szkoły średniej, co byśmy chcieli w tym czasie zrobić, czas, kiedy będziemy mieć małe dzieci, czyli automatycznie mniej czasu na jakąś służbę na zewnątrz, co wtedy chcielibyśmy osiągnąć w swoim życiu w służbie. No, ten czas główny, czyli kiedy już dzieci są odchowane, a my jeszcze jesteśmy na końcu tego etapu pełni sił, no i też warto planować swoją starość. Podobnie też jako Kościół powinniśmy z tego wyciągnąć wniosek, że nasza służba w społeczności, kiedy się pojawiamy gdzieś, zakładamy Kościół, czy pojawiamy się w nowym miejscu z Kościołem, też powinna przebiegać według pewnego planu, schematu, według pewnych etapów. Tak z grubsza rzecz biorąc, najpierw powinniśmy rozpoznać środowisko, do którego idziemy, dokładnie oszacować nasze zdolności i możliwości i też połączyć te dwie wiadomości, te dwa zbiory wiedzy, to co wiemy o naszym środowisku i to co wiemy, już sprawdziliśmy o naszych możliwościach i wybrać z tego jakąś najlepszą metodę docierania. Następnie podzielić ją na etapy. Najpierw powinniśmy zdobyć jakieś przyczółki, jakąś wiarygodność, jakąś rozpoznawalność w danym środowisku, a później stopniowo coraz bardziej przechodzić do komunikacji tej właściwej, merytorycznego prezentowania Ewangelii. I tak właśnie widać, jak Jezus tutaj postępuje. Początkowo naucza, dokonuje cudów, ale jeszcze nie tak spektakularnych, tłumi jak gdyby to rozprzestrzenianie tej wiedzy o swojej boskości, o swojej misji, przykazuje wręcz temu człowiekowi, żeby nic nie mówił, żeby się zachowywał tak, jak gdyby stało to się w ramach tej religii mojżeszowej, a i tak widzimy, że popularność Jezusa rośnie. Jest w tym też być może pewna przebiegłość czy spryt. Jezus wiedział, że przesłanie, z jakim wychodzi do ludzi, jest przesłaniem absolutnie wywracającym ich porządek rzeczy.